Dzień dobry, wieczór, kochani, moi drodzy, słuchacze, słuchaczki, ci, którzy wytrwali i ciągle są w tych chwilach uważności ze mną, wakacyjnych. Dzisiaj taki film z serii tych chodzących po lesie. Przez 4 dni byłam na bardzo, bardzo, bardzo intensywnych, pięknych warsztatach dla kobiet. Działo się, bardzo dużo się działo. Dotknęłam takich głębin, że powiedziałam, słuchajcie, mojej prowadzącej, kochanej Beacie, że gdybym wiedziała, na co się pisze, to bym się pewnie nie odważyła. No. To tak a propos, słuchajcie, tego wczorajszego filmu, w którym mówiłam o gotowości na odwagę. Jak my mamy w sobie gotowość na odwagę, to ten wszechświat tak działa, że kroczek po kroczku, maleńki, maleńki, ale do tej będziemy mieć szansę, a nawet wiele szans, aby z tą swoją odwagą móc się zmierzyć. Na przykład wyjeżdżając na warsztaty, na przykład pracując ze sobą jakoś terapeutycznie, na przykład nie wiem, nawet doświadczając sesji hipnozy indywidualnej, tak? Lub chociażby próbując pracować indywidualnie samemu ze sobą. Tutaj oczywiście autohipnoza, świadomy trans, medytacja, mindfulness właśnie jak najbardziej się przydaje. Aczkolwiek zauważam nawet po sobie, że często jest tak, że my naprawdę potrzebujemy tego drugiego człowieka, aby pokazał nam, aby wskazał, pomógł. Czy to, nie wiem, w bezpośredniej rozmowie, czy podczas sesji indywidualnej, czy podczas warsztatów, abyśmy my mogli, wiecie, zauważyć te nasze ograniczenia, te nasze schematy, abyśmy mogli wiedzieć, że w ogóle jest jeszcze jakaś ściana przed nami, którą trudno nam przejść, bo po prostu nasza perspektywa, nasza koncepcja nie pozwala nam tego widzieć. I opowiem tobie dzisiaj historię, którą usłyszałam właśnie na tych warsztatach, na których byłam. Bardzo mi się spodobała i tak poczułam, że chciałabym się z tobą tą historią podzielić. Historia jest o właśnie znajdowaniu, odnajdywaniu tej własnej mocy. No i słuchajcie, historia jest taka. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, było sobie kochające się młode małżeństwo. I pewnego razu nastała wojna, mężczyzna musiał wyjechać z domu, opuścić swoją kobietę, pojechać na wojnę. No i był na tej wojnie dość długo. Jak to z wojną bywa, wojna odznacza się bardzo na psychice ludzkiej. On wrócił do tego domu, do tej swojej żony, kobiety, niesamowicie straumatyzowany. Wiecie, wszystkie zespoły stresów pourazowych i tak dalej go dopadły. Nie był już tym samym człowiekiem, co kiedyś. I z kochającego, czułego, troskliwego mężczyzny, męża, on stał się wrednym, opryskliwym chamem. Ile razy żona przyniosła mu obiad, miskę ryżu, cokolwiek tam, czym go karmiła.
No on wszystko, cokolwiek ona mu podawała z sercem, on to wszystko wyrzucał, mówił, że nie chce, denerwował się. I kobieta z dnia na dzień coraz bardziej się załamywała tą sytuacją, nie rozpoznając swojego męża, nie wiedząc kompletnie, co ma robić. I słuchajcie, wybrała się głęboko w las, poszła do wiedźmy. Poszła do wiedźmy i pyta, wiedźmo, co ja mam robić? Co ja mam robić w tej sytuacji? Na co wiedźma powiedziała jej, musisz pójść na sam szczyt wysokiej, stromej góry. Tam swoją jaskinię, swoją norę ma największy niedźwiedź w tej okolicy. Ty musisz tam pójść i z piersi tego niedźwiedzia wyrwać jego srebrny włos. Bo on tutaj na piersi ma taką biało-srebrną łatkę. Z tej łatki ten włos dokładnie jest niezbędny i wtedy będę mogła ci pomóc. No i wiecie, kobiecie kompletnie nic nie zostało już. Nie wiedziała, co ma robić. Bardzo kochała tego męża, ale naprawdę nie wiedziała, zupełnie nie wiedziała, jak ma mu pomóc. W tej tragedii, w tym dramacie, który on przeżywał. No i wybrała się. Wybrała się do tej jaskini wysoko w górach. Ach, wiedźma jeszcze poradziła jej, że aby pójść do tego niedźwiedzia, niech weźmie ze sobą jakieś jedzenie. To może uda jej się go jakoś przebłagać, jego uwagę odwrócić. No więc tam kobieta zapakowała jakieś kanapki, no i poszła na tą wyprawę i tam szła, wiecie, kilka dni i nocy przez lasy do tej góry. Potykała się, przewracała, bała, bo były ciemności. 2 czy 3 razy weszła gdzieś na stromy szczyt, podchodząc na tą górę i spadła, więc poobijała się, była poraniona, no ale szła dalej, szła, zaciskała zęby i po prostu szła wysoko na tą górę do tego niedźwiedzia. No i kiedy wdrapała się już na sam szczyt, tylko co weszła tam odrobinę do tej jego jaskini, no niedźwiedź od razu się zerwał, wydał dźwięk, zrobił się 3 razy większy, bardzo zdenerwował, że ona tam go nachodzi w tej jaskini. I ona, wiecie, jakoś tak szybko wzięła te kanapki, które miała ze sobą, rzuciła mu te kanapki. On w tym czasie jakoś się odwrócił. Ona mu wyrwała z piersi ten srebrny włos, który potrzebowała i natychmiast uciekła z tym włosem niedźwiedzim w garści. Biegła z tym włosem, biegła prosto do wiedźmy. I kiedy już dobiegła do wiedźmy z tym włosem, mówi, wiedźmo, mam to, o co prosiłaś. Mam, przyniosłam. I co teraz? I wiedźma tak na nią patrzy i mówi, skoro pokonałaś taką drogę, przeżyłaś tyle i wytrwałaś tyle, aby zdobyć ten włos, to z tym swoim mężem też sama sobie poradzisz i będziesz wiedziała, co zrobić. I to jest właśnie, moi drodzy, przepiękna opowieść o odnajdowaniu własnej mocy, o stawaniu do własnych lęków. Nawet jeśli my nie mamy
jeszcze odwagi, to mamy w sobie tę gotowość, aby spróbować. Dziękuję, że jesteś. Do zobaczenia jutro.